Państwa bardzo serdecznie, wszystkich przybyłych gości na uroczystości poświęconej naszym niezastąpionym seniorom. Witam seniorów z Jastrzębiec, seniorów z gminy Środy Śląskiej, witam wszystkich przybyłych gości. Chciałem dwa słowa powiedzieć. Dziękuję przede wszystkim Kołu Gospodyń, Panu Sołtysowi i szanownym mieszkańcom Jastrzębiec za zaproszenie. Powiem tak, przybywam tu do Państwa zawsze, tak jak do domu rodzinnego, do swoich rodziców. Zawsze przyjaźnie jesteśmy tutaj, witani, ja również. Wspaniałych spotykamy ludzi, przyjaznych, z inicjatywą i dlatego chciałbym Państwu szczególnie podziękować. Niech inni przyjadą, gdzie mogą, gdzie chcą, tu Wignia, Paryża, Londynu, a ja się z Lwowa nie ruszę za próg, za skarby ta skarż nie Bóg. O, gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Cię kulą i budzą ze snu tylko we Lwowie. I bogacz, i dziad, tu co za pan brat, a każdy ma uśmiech na twarzy, a panny tu ma słodziutki ten gród, jak sok, czekolada i miód. Panie Sołtysie, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Szanowni Państwo, ja z olbrzymią wdzięcznością chciałbym podziękować za kolejne zaproszenie na uroczystość tutaj w Jastrzębcach. Czynię to z wielką przyjemnością. Moje podziękowania są naprawdę płynące z głębi serca. To już kolejna uroczystość, w której uczestniczę tutaj u Państwa i zawsze przyjeżdżam pełen nadziei. Ta nadzieja zresztą zostaje spełniona na wspaniałe spotkanie z Państwem. Jesteście niezwykle otwartymi, gościnnymi ludźmi. Nie wiem, co to będzie niemożliwa, bo u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy załapać, że to znaczy, jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siu, a u mnie cyk, proszę zauważyć i zrobiony rynik. A u mnie siu, i raz, i dwa, i to czurwa człowiek chciał, to zaraz ma. Przemienię się, co chce dzieje, jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to usieje i psuje sobie krew. Kogoś polizą na ciaste buty, to chodzi jak struty i martwi się, smuci się i biada, lub pada zaraz złość. A u mnie siu, a u mnie cyk, skutek który skutek momentalnie zniknie. A u mnie siu, i raz, i dwa, człowiek z humorek znowu ma. Szanowni Panie, Szanowny Panie Sołtysie, otrzymałem zaproszenie od Pana Sołtysa i Koła Gospodyń Wiejskich Jastrzębianki, za co serdecznie dziękuję. Spotkanie nazywa się Spotkanie po latach. Ja mam zaszczyt
być obywatelem 65+. Także czuję się wśród swoich. Dumu nie żywią na jedną, na jedną bomba, jak widzisz. Dumu nie się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak widzisz. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej, jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, to napędzać te zegary, czy dziewiąta była już. Umówiłem się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Właśnie wziąłem oczepa, a konto kupiłem pieci grusz. Bo wycino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I jesteśmy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Wziął się martwi biedny tatek, co ma począć nie wie sam. Taki jak ja, gagatek, nie lada to kram. I po każdej nowej psocie, gdy go kręcę liczy mój, płaczą z nim wszystkie ciocie i babcia i wuj. Panie, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich mama z myśli wschód, aż oblewa zimny pot. Tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A ci, kochani, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz dostać, nie stać. Kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie fal. Ach, jak przyjemnie, radosny płynie świat, gdy szumi, szumi woda i woda płynie. A wystąpili tutaj dla państwa w programie Weźmy jak za dawnych lat. Narracja Magda Łuczkiewicz, jak Anita Cieśla, brawa. Ewa Cieśla, Ewa Zenka, Stanisława Hałdak, Marianna Małecka, Irena Warchał, Garderoba i moja skromna osoba. Dziękuję.